Finaliści Mistrzostw Świata objęli prowadzenie już w 11 minucie po strzale Iwana Krasnicza, któremu dogrywał Dado Proszow. Radość nie trwała jednak długo, bo zaledwie 2 minuty później Austriacy wyrównali. Andreas Iwanschitz tak sprytnie zagrał rzut do rożnego, że Stipe Pletikosa wpadł z piłką do własnej bramki. Jeszcze przed przerwą Chorwaci ponownie bili prowadzenie. W 34 minucie znów w rolach głównych wystąpili Proszow i Krasnicz. 10 minut po zmianie stron na 3-1 podwyższył Marko Babić. W 69 minucie pięknym strzałem popisał się zaś Bożko Balaban, pieczętując zwycięstwo swojej drużyny. Na mistrzostwach Chorwaci będą grać w grupie F z Brazylią, Australią oraz Japonią.